Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak bardzo zróżnicowana narodowościowo jest Legnica. Nic dziwnego więc, że podczas mistrzostw w piłce nożnej w jednej rodzinie będzie się kibicować tam jednocześnie obu drużynom. Tak jak u państwa Szczepaniaków, gdzie mąż kibicuje Polakom, a żona trzyma kciuki za Rosjan. Grzegorz Szczepaniak piłkę lubi, a na mistrzostwa Euro czekał z niecierpliwością. Mecze ogląda, lecz dziś przyjdzie mu się zmierzyć z wyzwaniem, ponieważ jego żona Lena jest Rosjanką i wiadomo, że kibicować będzie swojej drużynie. Czy mecz naszej reprezentacji z Rosją może podzielić małżeństwo? Myślę, że będę zupełnie sama, ale się tym nie przyjmuję. Mam nadzieję, że mój mąż też będzie mnie mimo wszystko dzisiaj wspierał. Na razie jesteśmy w stanie pogodzić, ale zobaczymy, co będzie wieczorem, bo na razie to są tylko takie emocje, ale wieczorem już będzie konkretny wynik. To jest wybitnie sportowy. Ponieważ ja futbolem się ładnych parę lat zajmuję także profesjonalnie, więc od wielu lat patrzę na polską kadrę tak z pewną taką dosą rezerwy, czy wręcz obaw, jak mnie czasem zaskoczył, to świetnie. Dzisiaj chciałbym, żeby był remis, bo myślę, że wtedy nie będzie żadnych problemów, nikt nikomu nie będzie dogadywał, a w domu. No ale też zachowamy szansę na awans, a Rosjanie właściwie tym remisem załatwią sobie szansę, ten awans. Wynik meczu, jakikolwiek by nie był, na pewno nie doprowadzi do małżeńskiej kłótni, mówi pani Lena. Nie ma takiej szansy, żeby adwokat z Smudową doprowadzić do naszego rozwodu. Nie ma takiej opcji. Rywalizacja naszych sportowców z Rosjanami zawsze budziła największe emocje. Najczęściej ze względów politycznych. A co Legniczanie sądzą o meczu Polska-Rosja? Oczywiście kibicujemy biało-czerwonym. Mieszkamy w tym kraju. Jesteśmy obywatelami tego kraju. To jest oczywiste, że będziemy kibicować Polsce. Natomiast ten mecz ma dodatkowy jakiś smaczek, który wiąże się chociażby z pobytem w Legnicy przez wiele lat. Rosjan. Znamy dokładnie bardzo złożone, skomplikowane stosunki polsko-radzieckie, polsko-rosyjskie i sądzę, że ten mecz będzie wywoływał nie tylko emocje sportowe, ale sądzę takie troszeczkę pozasportowe także. Jaki wynik obstawiacie? 2-1 wygrywamy. Myśli pan, że wygramy? Oczywiście. Ja bym chciał, żeby chociaż był remis. Chociaż, bo jednak są silniejsze, ostrze, to dużo mówić, nie ma co się szalować. Mam nadzieję, że Polacy wygrają, aczkolwiek w pierwszym meczu nie poszło im tak rewelacyjnie, jak powinno. No ale bądźmy optymistami, miejmy nadzieję, że przynajmniej ten 1-0 albo 2-1 dla nas jednak. Już dziś późnym wieczorem przekonamy się, która z drużyn będzie lepsza.